Robiłeś w swoim życiu wiele rzeczy. W tym prowadziłeś wiele audycji radiowych, robiłeś to naprawdę dobrze. Jesteś hardkorowym człowiekiem. Bierzesz ogromne ilości narkotyków, pijesz morze alkoholu. Tak, i nawet podczas jednego z takich wybryków myślałeś, że zjadłeś gówno. Teraz już chyba wiesz, jak czuje się publiczność na twoich występach. Dobrze znać Bartka, bo wiem, że jak jakiegoś dnia podwinie mi się noga i stoczę się na dno, to wiem, że on już tam jest. Mam nadzieję, że kiedyś zaczniesz robić w życiu to, co ci wychodzi najlepiej, że zaczniesz też na tym robić pieniądze, że jak będę jechał samochodem, będę miał włączone radio na jakąś jedną z największych stacji, to wtedy usłyszę twój głos. Czy mogę umyć panu szybę? Michał uprawia seks z prostytutkami. Prowadzi bardzo niesatysfakcjonujące życie seksualne. Dlatego tak szybko znalazł wspólny język z dziewczyną zalewa. Michał lubi chodzić na dziwki, bo lubi uprawiać seks z kimś, kto się na tym zna. Jego żona też dlatego się z nim rozwiodła. Bartek to jest naprawdę fajny gość. To jest gość, który umie zgromadzić wokół siebie naprawdę najlepszych polskich stand-uperów. Dzisiaj ich tu nie ma niestety. Paweł Mizgalewicz. Paweł, tak? Ja nigdy nie umiem zapamiętać twojego imienia. Może dlatego, że nie było na żadnym plakacie nigdy. Paweł to jest strasznie pozytywny gość. On mieszka na Kraszewskiego. Serio, jak ktoś jest spoza Wrocławia, to już tłumaczę, to jest miejsce, gdzie jest psychiatryk i więzienie. No, on się tam przeprowadził, żeby mieć dobry kontakt z mamą i z tatą. Krystian jest kompletnie nieśmieszny. Bądźcie gotowi na jego częste żarty, które przyjdą później. Teraz się lepiej pośmiejcie. Dobrze, bo to będzie na zapas. Później będą te niezręczne chwile ciszy, kiedy występuje Krystian. Bo z Krystianem jest tak, że on zaczął występować, jak jego żona znalazła sobie kochanka i potrzebowała, żeby wypierdalał z domu na kilka godzin. Z Krystianem jest tak, że on ma naprawdę mizerne żarty i one są na niskim poziomie. Chociaż jest to poziom, o którym na przykład Paweł Mizgalewicz nadal marzy. Karol to jest naprawdę bardzo fajny, dowcipny gość, który mi wisi 200. Więc nie mam najmniejszych skrupułów, żeby zajebać mu jego własny żart i poprosić was wszystkich, żebyście wskazali na niego w tym momencie palcem i powiedzieli: oddaj 200 chuju. Proszę bardzo, wskazujemy wszyscy na niego palcem i mówimy: oddaj 200 chuju. Dziękuję wam bardzo. Bartek to jest kurwa geniusz stand-upu, naprawdę. Albo mówiąc krócej, to jest po prostu kurwa geniusz. Albo mówiąc krócej, to jest po prostu kurwa. Paweł jest tak biedny, że w tym roku od szlachetnej paczki dostanie karton. Tylko karton. Paweł mieszka naprzeciwko szpitala psychiatrycznego. Jego okna wychodzą dokładnie na szpital. I to nie może być fajne. Patrzenie na kogoś chorego psychicznego, kto nie ma szans na karierę, na założenie rodziny, znalezienie żony, to musi być bardzo przykry widok dla wszystkich pacjentów tego szpitala. Do Warszawy to jest jego ostatni występ we Wrocławiu i on chciał przeżyć ten ostatni raz tak samo, jak przeżył swój pierwszy raz, będąc jebanym przez 6 kolegów. Karola często mylą, ale on to doskonale zna. On to zna od pierwszego dnia przedszkola, kiedy matka przyszła go odebrać i powiedziała: nie, to nie ten. Także jeśli się zastanawiacie, skąd jest nazwa jego grupy Pękarty Stand-upu, to jest to sprawdziło. No, jedziemy po ludziach z Wrocławia. Jest z nami Adam Ławniczak. Podziękujcie, mu bardzo ładnie prowadzi. Adam, no, gdybyś tak samo prowadził samolot, to by ci przyjechał do Alkaidy bardzo szybko. Parafrazując, najbardziej znany żart Adama z Zielonej Góry.
w sumie jego jedyny żart w tym roku. Można się przyjaźnić z Adamem Ławniczakiem, ale po co? Adam mówi o sobie, że dużo gotuje. Patrząc na jego posturę, dużo gotuje, a potem wyrzuca do śmietnika. Ale to warto wyrzucać do śmietnika, trzeba wyrzucać do śmietnika, Bartek też musi jeść. Adam jest jak topola. Wysoki i trzeba być naprawdę zboczonym, żeby chcieć z nim uprawiać seks. Mieszkam niedaleko Adama i jego penis jest legendą na dzielni, naprawdę, dosłownie legendą, nikt go nigdy nie widział. Ja mówię, że Adam nie rucha, rucha, po prostu musi się skradać od tyłu. To jest suchar, co nie? Muszę was przygotować, że Adam jeszcze tu wróci na scenę. Michał jest jednym z kilku moich znajomych, którzy polubili na fejsie Kongres Nowej Prawicy, ale w jego przypadku, ja nie wiem, czy to jest żart. Może on myślał, że to jest grupa wsparcia dla prawiczków. Ale jeśli naprawdę popiera Korwina, to jest, kurwa, przyznacie, fascynujące, bo gdyby naprawdę przywrócić normy społeczne z XVI wieku, to takie dziecko jak Michał byłoby rozbite o skałę w 5 roku życia. Komedia Michała ma wielu fanów, ale nie dziwmy się temu, od tysiącleci ludzi bawiły karły. Powiedziałem coś, że Michał nie ma dziewczyny, ale jest jeszcze śmieszniej. Wyobraźcie sobie. Michał Juszczak ma 23 lata i miał dziewczynę, ale ona teraz musi się uczyć do matury w Lublinie. Także jeśli się zastanawialiście, jak wygląda seksturystyka tajlandzka w wersji dla biedaków, to... Wstępy Krystiana są jak małżeństwo rodziców Bartka. 130 kg i ani jednego uśmiechu. Śmiejemy się, ale Krystian w tym miesiącu i tak zarobi dużo, dużo więcej niż wy. Ma dwie prace w centrach handlowych, jak założy brodę jest Mikołajem, jak zdejmie jest Grinchem. Ostatnio rozmawiałem z Bartkiem, co jest bardziej niszczące dla organizmu, palenie czy siedzący tryb życia. Bartek miał dużo do powiedzenia, wiadomo, że ekspertem w dziedzinie dbania o siebie jest osoba, która 3 razy wpada pod auto i ostatnio rozjebała sobie na amen nogę wchodząc na scenę. No ale dogadaliśmy się w końcu, że nic tak łatwo nie da raka, jak słuchanie grzebieniaka. Michał ma taki żart, który opowiadałem rok temu, że jego występy to jest jak psychoterapia, za którą jemu płacą. Ale nie wspomina o tym, że jego występy są tak traumatycznie pojebane i słabe, że najpierw płacicie za jego psychoterapię, a później za swoją. Ale jemu te występy pomagają faktycznie, bo kiedy codziennie się budzi w zasranym łóżku, to mówi: no, miałem bardziej kompromitujące momenty w życiu. Podobno każdy dobry komik pod wesołą fasadą ma głębokie problemy z sobą wewnątrz. Więc patrząc na Bartka od razu widać, że to bardzo dobry komik. Będę powoli kończył, dzięki za uwagę, Bartek. Dzięki wielkie, tak szczerze mówiąc, za 1,5 roku wspólnych występów. Nie wiem, co bym robił w życiu, gdybym ten stand-up. Może bym znalazł pracę i ruchał laski, ale dzięki. Krystian niedawno osiągnął sukces. Coś, o co długo walczył, wreszcie zobaczył na wadze swoje potomstwo. 2-0. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że po imprezie, wiadomo, popiliśmy troszeczkę, zabrakło nam alkoholu, Adaś wyskoczył jako najmłodszy. Nie mam go godzinę, półtorej. Następny kwadrans przychodzi w towarzystwie 2 policjantów, oni podchodzą, mówią: pan jest ojcem tego dziecka? Do mnie oczywiście. Że miałem trochę w czubie, no to nie mówiłem, nie mówię: a panu tak wszystko za pierwszym razem wyszło? Następny kolega, Michał Grzebieniak. Jako sobie napisał: animator kultury, scenarzysta trudnych spraw, dlaczego ja? Jakoś mi się to gryzie. Wiecie, to może w takim razie powiem tak. Tato oraz brat Michała są lekarzami. Tylko w momencie, kiedy pytają taty, co robi Michał, on ma zawsze kłopot. No mówi: no co no, prostytuuje się, tylko zmienił trasę z Trzebnicy na Kłodzką. Potem przychodzi do domu: co mam kurwa powiedzieć, że jest scenarzystą trudnych spraw? Słuchajcie, o Pawle mówi się też, że on mówi tak, jakbym się miał za chwilę zesrać. Ja chciałbym to zdementować, bo to jest bardzo krzywdzące.
On mówi, jakby się już dawno zesrał i zdążył się z tym oswoić. Słuchajcie, Karol opowiada z dumą, jak to pracował swego czasu w sex-shopie. On tam miał ksywę gigolo, po prostu nie przepuścił żadnej lalce. I czas na gwiazdy wieczoru. Tak, to będzie nasz Bartosz Zalewski, słuchajcie, wisienka na torcie, taka dość duża wisienka na torcie. W zasadzie to burak, jak mogłem nie rozróżnić. Jest też poważny problem na rynku dealerskim. Tutaj wiadomo, no dealerzy jednak pobudowali mieszkania, latali do Egiptu, to wszystko za jego pieniądze. Nie będzie już sprzedawcy roku dealera miesiąca. Oczywiście został Michał Grzebieniak. Tylko jemu nikt już nie chce sprzedać nawet grama, bo on mówi, że oddam, jak dostanę honorarium za scenariusz. Michał mówi swoje żarty na scenie bardzo pewny siebie. Nic dziwnego. Sam widział, ile mają polubień na kwejku. Michał zajmuje się improwizacją. Jest szefem grupy Impro Nieomylni. Już jako mały chłopak dostawał sugestie od znajomych. Zamknij się, wypierdalaj, rzuć się w gówno. Przy czym ta ostatnia była bardzo głupia, bo przecież zawsze wyglądasz tak, jakbyś dopiero co to zrobił. Michał często porównuje się do Harry'ego Pottera. Rzeczywiście coś w tym jest. W jego rodzinie mają słowo, którego nie można wymawiać. Miłość. Harry, żeby stać na czele dobra, musiał znosić pieczenie blizny. A Michał, żeby być na czele Nieomylnych, musi znosić pieczenie odbytu. Przed wami Michał Juszek. Gdyby powstało dziecko Chodakowskie i Krystiana, to wyglądałoby jak chupacabra. Z hiszpańskiego to znaczy wysysacz kóz, a z polskiego Paweł Mizgalewicz. Generalnie to nie dzięki ćwiczeniom Krystian schudł. Okazało się, że ma w sobie ogromnego pasożyta, tasiemca. Wyciągnęli mu go i dzięki temu jest z nami Adam Ławniczak. Adam ze swoim wyglądem, tą dziecięcą twarzą idealnie nadaje się do filmu biograficznego o Trynkiewiczu. Jako ofiara. Adam był kiedyś wegetarianinem. Przestał, bo jak on to mówi w swoich monologach, dowiedział się, że jedzenie sporej ilości soi zmniejsza płodność. Serio, myślisz, że ci to coś pomoże? Swoją drogą teraz Adam został seksualnym ateistą. Nie wierzę, że kiedyś zaliczy. Zapytałem go któregoś dnia, ile razy w życiu ruchał. Zapytał, czy dziwki się liczą. No tak, liczą. To ani razu. Po ostatnim występie tutaj w Starym Klasztorze podchodzi do mnie jakaś kobieta i pyta się, jak nazywa się ten przystojniak, który dzisiaj wystąpił. Grzebieniaka odrzuciłem w przedbiegach. Pytam, który był? Ona, że no, prowadził rozgrzewkę. Ławniczak? Tak, Ławniczak, to on, ale serio Ławniczak? Widziałem, że jest pokręcona, to zapytałem się jej, co byś niegrzecznego z nim robiła? Karmiłabym. Paweł pisze książkę, która jest podobno ambitna, tak powiedziała mu jego psychoanalityczka. Ta sama, która podniosła na duchu Whitney Houston i Robina Williamsa. Paweł wierzy w pogląd filozoficzny, to jest prawda, głoszący, że istnieje tylko jednostkowy podmiot. Cała zaś rzeczywistość jest jedynym zbiorem jego subiektywnych wrażeń. W skrócie, to wszystko, co się tutaj dzieje, to jest jego chory wymysł. Ty nie pomyślałeś, żeby sobie wyobrazić, że masz kupę kasy i w chuj dup? Jeżeli twoim szczytem marzeń jest poznanie Ławniczaka, to gratuluję. Parę lat temu do Polski przyleciał Obama i przy tęczy miał na Placu Zbawiciela swoje jakieś tam przemówienie. Był jeden incydent, podszedł do niego mały chłopiec, był nim Paweł Mizgalewicz. Jak już do niego doszedł, to Obama powiedział, dobrze, jak już mnie złapałeś, to powiedz mi, gdzie jest garnuszek ze złotem. Michał Grzebieniak. Już wiecie, że ojciec Michała jest lekarzem, dlatego on tak wygląda. Niestety nie każda skrobanka jest udana.
Michał zadał mi któregoś razu pytanie, jak spośród 100 kobiet wybrać te dwie najgłupsze. Nie wiedziałem, więc odpowiedział mi, że losowo. Misiek powiedział mi ostatnio, że w sumie gay porno jest fajne, bo dopóki nie zaczną się zapinać, to nie wiadomo, kto kogo będzie zapinał. Jest taka nutka ekscytacji, jak się zgadnie. Grzebieniak uradowany chwalił się ostatnio, że któreś nocy uratował kobietę przed gwałtem. Okazało się, że po prostu przestał ją gonić. Karol był na rajdzie przez Afrykę. Dwa razy. Za pierwszym razem zaraził się tam AIDS, a za drugim w podziękowaniu zaraził ich ebolą. Bartek jest w szczęśliwym związku z Natalią od 2 lat. 2 lata temu Zalew zabrał ją na randkę, że trzeba na pierwszej randce zaskoczyć kobietę, jednocześnie dać jej do zrozumienia, na co liczy wieczorem. Po chwili kelner przyniósł dla niej banana w czekoladzie. Dzięki! Tu Michał Juszczak. Już przedostatnim gościem będzie Karol Modzelewski. To już? Tak! Nie, więcej nie ma chujowych występujących. Mamy film Karol, człowiek, który został papieżem. Żeby oddać to, kim ty zostałeś, nakręciłbym film Karol, człowiek. Karol, jesteś specyficznym komikiem, masz specyficzne żarty, jesteś dobrym komikiem. Lubię abstrakcyjne poczucie humoru. Powiedział ktoś na twoim występie, a także lekarz odbierający twój poród. Można powiedzieć, że jesteś blisko, aby stać się człowiekiem sukcesu. Tylko, że sukces ma wielu ojców, a ty ani jednego. Karol, jesteś głównie kojarzony z duetu z dużo bardziej utalentowanym, bardziej rozpoznawalnym i bardziej lubianym, wesołym Grubaskiem. Nie mam na myśli Lotka z Mękartów, a twoją dziewczynę. Karol Modzelewski. Siema. Mój ojciec naprawdę nie żyje. Już rok temu. Tak, w ogóle, zanim w ogóle zacznę, dzięki, że wpadliście i to jest dla mnie w ogóle ewenement, bo roast zwykle kiedy się robi, to są urodziny, żeby podziękować komuś, że kończy któryś rok, albo 20 lat działalności na scenie, żeby mu podziękować, a wy dziękujecie Zalewowi, że spierdala z tego miasta. Fenomenalne. Dobra, to po kolei, kogo tam mamy? Misgalewicz, Paweł. Też w związku z tym, że ja ich aż tak dobrze nie znam, to opierałem się trochę na tych notkach, które tam sobie pisaliśmy. I Paweł reklamuje się tym, że w podstawówce był mega geniuszem, że rozpierdalał inne dzieciaki, że po prostu biły we wszystkim. Nie śmieszne dosłownie, tylko że wiecie, że był lepszy. Dopiero potem się wydało, że rodzice wysłali go do podstawówki w wieku 16 lat. Mimo to nie znał WF-u. W ogóle, kurwa, Zalew, stary. Zalew, ja go rozpoznaję po tym, że ilekroć organizuje imprezę, to kurwa robi to albo z dupy, albo z pierdoli. I serio, a tym razem wybrał, jakby kryterium wyboru prowadzącego był kurwa taki, który najbardziej się kojarzy z AIDS, kurwa. Teraz to jest bardzo ważna rzecz, której na szczęście nikt jeszcze nie wyciągał, ale to jest bardzo fajnie. Otóż Adam Ławniczak był mistrzem sudoku w Zielonej Górze. Czekajcie, zostańcie ze mną, będzie grubiej. Wiecie, o co chodzi, bo... Znaczy, w ogóle, kiedy się odbywał turniej sudoku? Przepraszam, kurwa, ale wkurwia mnie to. Kiedy odbywał się turniej sudoku? Chuj. Turniej sudoku, to jest bardzo ważne w całej historii. Odbyło się tuż przed świętami. Dlaczego to jest ważne? Bo przed świętami w ludziach budzi się taki odruch czynienia dobra, dawania czegoś, takiego charytatywnego, wiecie, dania czegoś od siebie. Dlatego dali mu podium. Bo danie podium Ławniczakowi w czymkolwiek, niech to będzie kurwa sudoku w Zielonej Górze, jest równoznaczne z adopcją kota, który nie ma nogi. Ma taką ranę, która rupieje, śmierdzi. Taki kot, który miauczeniem domaga się nie karmy, ale eutanazji.
i obydwaj pachną podobnie. Serio, pochyliłem się coś temu szepcząc. A propos jury i obrad, to muszę wam przeczytać, żeby uświadomić rangę jego wygranej. Na tych zawodach, według raportu jury, drugie miejsce zajął spory wielkości ziemniak. Trzecie, uwaga, jest nieznane. A czwarte, Michał Juszczak. Michał narzeka, że kurwa, no nie mogę się wybić z tym stand-upem, no jakoś, nie wiem, jest jakaś blokada. Michał, kurwa, kto ci broni napisać zajebisty tekst? Krystian Korzeniowski. Największe osiągnięcie? Trzecie miejsce na zawodach w Sudoku w Zielonej Górze. Krystian jest ojcem, zawsze chciał mieć dzieci. Niestety dzieci nigdy nie chciały mieć Krystiana. Bartek od 2 lat jest w związku z tą samą dziewczyną, ale ona coraz częściej odzyskuje przytomność. Bartek, sąsiedzi zaczynają zadawać pytania. Zastanawiałem się, w jaki sposób go zrostować i najprościej byłoby i najłatwiej wejść w to grono ludzi, którzy są mu najbliżsi, którzy jakby są z tej samej gliny ulepieni. Dlatego wysiadając z dworca, przysiadłem się do Meneli. Znalazłem tego, od którego najbardziej jebało. Na samo hasło Bartek ożywiał. Ożywił się. I mówi mi, że jest jedna rzecz, taka zabawna anegdota, którą mogę przytoczyć. Otóż w środowisku takich wrocławskich Meneli funkcjonuje taki żarcik. Zagadka! Może zgadniecie. Otóż z najwyższego piętra Sky Tower wyskakują Menel, złodziej i Bartek Zalewski. Kto wygrywa? Społeczeństwo! Zalew ma wiele tatuaży. Jednym z nich jest pająk na przedramieniu, który ma proste przesłanie, że jest debilem. Ma również tatuaż ze znakiem Z, który ma cała jego rodzina. To jest ich znak rozpoznawczy. To i 21 chromosom. Wjeżdżasz do Warszawy, ale wiesz, że wszyscy cię wspieramy. Będziemy cię dalej dopingować. Kontynuuj to, co robisz, nie zatrzymuj się. Wyjeżdżaj jak najdalej. Bartek Zalewski. Dzięki, wielkie brawa dla Adama, naprawdę, wyjątkowo nie spierdolił. Na niego zawsze może liczyć, że spierdoli. Ale nie, na serio. To znaczy, bądźmy szczerzy, nie? W sumie tu można było mokrą ścierę powiesić zamiast niego. Ale była zajęta, więc... Nie jest tak do końca, bo Paweł też pisze rzeczy, które są publikowane, naprawdę. Widziałem rzeczywiście jedną publikację, to był tekst Feel Good Hit of the Summer, tak się nazywał. Uwaga, spoilery, pretensjonalna kupa, ale to jakbyście chcieli przeczytać. Nie? I były tam komentarze, ja sobie lubię przeczytać, więc pan Jacek Bunsz napisał większego gówna, bo krzyknął, w życiu nie czytałem. Jon24 napisał, te teksty są tak nieudane, że moja żona poroniła. Za kalcem! I ostatnie było tylko napisane dlaczego? I podpisane mama. Ale nie będę kłamał, nikt nie jest takim architektem własnej porażki życiowej jak Krystian Korzeniowski, zdecydowanie tutaj trzeba oddać. Nie, bo wymieńmy, to jest tak, 2 dzieci, żona, kredyt, dom pod miastem i co dzień ręce mocniej zaciskające się na tej kierownicy, kurwa, normalnie. Wiecie, o co chodzi, nie? Nie, na Krystiana, i to jest prawda, mówiliśmy pączek kiedyś, ale nie dlatego, że był gruby. Nie. Mówiliśmy na niego pączek, bo żona go brała raz do roku do ust i żałowała. Miłe słowa od miłego człowieka. Nie, ale nie mogę się śmiać tak naprawdę z Krystiana, bo to jest nieuczciwe. To jest dobry ojciec, naprawdę. Ja zawsze przypominam sobie, że on właśnie jedzie gdzieś do lekarza tam ze swoimi dziećmi, bo to a to jakoś tam sobie rękę jakoś rozwalą, a to się, wiecie, w drzwi wejdą.
a to się pierdolną same 70 razy kablem od żelazka, nie? Ale to nie, nie, to nie jest tak. To, bo w jego domu straszy, nie? Bo to po prostu wynika z tego, że jego w domu straszy. Straszy duch zmarnowanych okazji życiowych. No dobra, ale szczerze, wiemy, że Krystian wygląda jak kulfon z demencją starczą, ale to nie jest nic złego, nie? Jego przynajmniej wszyscy lubią i szanują. A teraz niezwiązany kompletnie temat, Michał Juszczak. Michał, nie dość, że wygląda jak rzecznik prasowy Torfu. To na dodatek jest w ogóle takim staruszkiem w ciele młodzieńca. Serio, to jest prawdziwa historia, 100%. Mieliśmy się ustawić, coś obgadać, nie? I on mówi, dobra, miejsce, słuchaj tak, sobota, nie? 20, miejscowa, witamin. Ja mówię, co ty kurwa, będziemy gadać czy się ruchać? O co ci chodzi, stary? 22 lata miał wtedy, nie? No to wiesz, dogadane sprawy wszystkie, nie? Jak siedzę i mówię, słuchaj człowieku, jest sobota wieczór, nie? Masz 22 lata, co ty kurwa robisz w tej witamince teraz? I on mówi, no mają dobre serniki. No cóż, to tłumaczy, dlaczego jego dziewczyna cały czas jej z pizdy wypadały kruszki i rodzynki. No a jak go zmusisz inaczej? To patrzcie, no nie dasz rady, musisz tak. Jak mysz? Nie, ale to już jest przeszłość, oni się rozstali. No i to jeszcze w takich kiepskich warunkach, bo ona go zdradziła z jego największym wrogiem. Zdradziła go z Polotem. Cudownie, Michał Grzebieniec. Wszystko musi kopiować, nawet kolano skręcił, kurwa, co za frajer. Nie, ale jeśli musicie wiedzieć coś o Michale, to fakt, że porzucenie chlania i dragów idzie mu znacznie trudniej niż żony dzieci. Nie, nie, nie. Ale nie, naprawdę, rozwód to nie jest jego wina, stary, bo bądźmy szczerzy. Ty myślałeś, że typiarek, kim będzie kobieta, która za ciebie wyjdzie? Ty myślałeś, że ona będzie normalna, że nie będzie pojebana. Ja jestem zszokowany, że to twoje dziecko jak się urodziło, to kurwa od razu nie zadusiło pępowiną położnika, wykopała pas wrzostą nogą po prostu okno i poleciała w noc. Jakim cudem to dziecko jest normalne. Karol w tym roku dostał nagrodę Nike za książkę To nie jest gwałt jak nie śpi. Miał być śpi, dobrze. Nie, Karol już teraz nie kurwuje, w ogóle nie niszczy żyć. Ja już to opowiadałem, ale to jest człowiek, który zniszczył dziewczynom więcej wieczorów niż miesiączka. Taka prawda jest, to jest koszmarny człowiek. Dziewczyny, nie. Ja też sam siebie pojadę. Zrobiłem kilka tekstów o sobie. Uwaga! Zalewski ma tak krzywy nos, że sam zrobił matce cesarkę. Ten jest ryzykowny. To jest polityczny żart. Uwaga! Zalewski jest takim alkoholikiem, że Żydzi porwali go na mace, żeby się najebać. I teraz ostatni. Zalewski jest takim kłamcą, że udaje, że mu nie jest smutno jechać, ale jest. I taka jest prawda. Dzięki wielkie, że mogłem tu ostatnio występować przez ostatnie 4 lata. Dzięki wielkie chłopakom też, żeście wpadli, jesteście zajebiści, ale naprawdę to dzięki wam. Bo było fajnie.